Hej siemaneczko, słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie challenge, który będzie jednocześnie karą dla Agent X'a i Elvisa za włamanie się do mojego domu, bo chwilę temu, słuchajcie, znowu Agent X i Elvis weszli do mojego domu i chcieli coś ukraść, dlatego stwierdziłem, że kurde, nie będziemy się bawić w żadne kary, nie będziemy się bawić w żadne więzienie, kary pieniężne oczywiście, i pomyślałem, że zrobimy sobie challenge i nie mogą oni odmówić. Będą mówić przez 24 minecraftowe godziny tak na każde moje pytanie. Jeśli powiem, że czy chcą wskoczyć do lawy, to będą musieli się zgodzić i będą musieli wskoczyć do lawy. Jeśli powiem, czy chcą na przykład oddać mi, nie wiem, sklep Elvis, czy chcę mi oddać, będą musieli się zgodzić. Dlatego oglądajcie, kończcie do samego końca, bo naprawdę będą jaja. Przemyślałem rzeczy, które właśnie oni będą robić, te challenge, te wyzwania, na co będą się zgadzać, będzie naprawdę bardzo hardkorowo. I tylko przypomnę, że kto jest nowy, niech w tym momencie subskrybuje kanał, dlatego że codziennie o godzinie 15:45 są tutaj filmy i wieczorem są live, więc subskrybuj, dzwoneczkuj, to jest super, super ważne. I wpadaj także na mój sklep abra.ety. Pierwszy link w opisie, jeśli chciałbyś zakupić jakąś koszulkę z moim wzorem i tak dalej. Wbijamy się do sklepu nowego Elvisa. Swoją drogą będę chciał przejąć w tym odcinku ten sklep, to będzie naprawdę bardzo zabawne. Eluwa, chłopaki, co wy robicie? Czemu się bijecie? Tylko ja was mogę bić. Eluwa, dobra, wymyśliłem wam karę za to, że chwilę temu się włamaliście do mojego domu. Czy chcecie to usłyszeć? Chyba nie. No nie. A to trochę niedobrze, dlatego że karą jest zgadzanie się na wszystko, co mówię, na każde moje pytanie przez 24 godziny. Każdy z was, i ty, będziecie się zgadzać przez 24 godziny na wszystko. Ja stąd idę. Będziecie mówić tak, będziecie, i nie macie, inaczej ban, bo któryś raz się wkradacie do mojego domu i chcecie mnie okraść. Więc co wy na to? Albo banik, albo to. No, musicie się zgadzać. Co robimy? No mówicie tak, to już nie chyba. No chyba nie chcecie bana. Piąty raz w tym tygodniu się do mnie włamaliście, chłopaki, no nie macie wyboru. No. A możemy się naradzić tak? Filtre? Nie możecie. No. Nie możecie, no. Może no sorry. Z serwera, co? Ej, w sumie? No. Dobra, to wobec tego ja mam dla was pierwsze wyzwanie. Czy chcecie zdjąć swoje zbroje? Dobra, spoko. Okej, okay, no to musicie się zgodzić. Dobra, teraz przez to mogę was śmiało uderzać i będziecie dostawać dużo obrażeń, więc jesteście bardziej podatni na moje kolejne pytania. I teraz tak, mam bardzo fajne do ciebie, Agent X, pytanie. Czy chciałbyś zebrać wszystkie moje ziemniaki i odłożyć mnie je do skrzynki? Co? Po co mam to robić? No chodź, no ale ty, ja mam to, no. Pytam się, dobra, chcesz czy nie? Dobra, tak. To jest dlatego, że teraz Elvis, chcesz do mnie podejść? Tak. Chodź, to teraz tak, ty Agent X idziesz pozbierać ziemniaki, a ja zapraszam ciebie, Elvis, chodź ze mną, mam bardzo dobry pomysł. Mam świetny pomysł. Elvis, powiedz mi, czy lubisz swój domek? Czy jakby uważasz, że on jest fajny? Tak. A czy lubisz w Minecrafcie TNT? Lubisz TNT w Minecrafcie? A może chciałbyś, abym podarował ci, nie wiem, na przykład 5 TNT, stary, 5 TNT, czy chciałbyś, żebym ci podarował, tak? Tak. A czy chciałbyś, żebym z tymi TNT podarował ci także 5 redstone'owych pochodni? Tak. No dobra, to chodź tutaj do mnie do sklepu, bo ja teraz otworzyłem sklepik. Patrz, podaruję ci 5 TNT, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dodatkowo podaruję ci, chodź, zaraz podaruję ci jakieś redstone'owe pochodnie, zrobimy sobie tutaj. Nie ma najmniejszego, myślę, problemu. O, tutaj są patyczki. I co ty na to, abyś wysadził to TNT we własnym domu? Stary, co ty myślisz? Żebyś 5 TNT wysadził we własnym domu. Znaczy we własnym wieżowcu. Co ty myślisz? I tak czy nie, stary? Tak. No wiesz, masz możliwość odpowiedzenia, no, albo tak, albo nie. Ale ja tam nie wiem, no jakby to zależy od ciebie. Patrz, stary, masz tutaj dwie redstone'owe pochodnie, masz 5 TNT. No, chciałbyś tutaj postawić TNT i je wysadzić? No? Tak. A, na górę? No dobra, może być na górze, no to dawaj, jeżeli naprawdę chcesz wysadzić tutaj, a tutaj masz jakieś rzeczy, no, nie, tutaj, chciałbyś na tym piętrze wysadzić 5 TNT? Tak. No to dawaj, postaw TNT, wysadź je, a ja mogę tutaj pomóc ci podpalić, dobra, zobaczymy, słuchajcie, ej, to jest naprawdę mega hardkorowe. Okej, to za dużo szkód nie zrobiło, a czy chciałbyś na tej podłodze postawić teraz 4 TNT naraz? 4 obok siebie, chciałbyś? Ja nie mogę, ej dobra, o stary, czy chcę, o kurde, to ja też, o stary, jak to nas wysadzi, ty nie masz zbroi przecież. Nie. Ej, co tu się stało? O stary, zebrałeś wszystko, Agent? No tak. Ej, bo ja jako wyzwanie powiedziałem Elvisowi, żeby wysadził sobie, on wyszedł z gry,
Stary, ej, zabrałeś ziemniaki, to daj. Czy chciałbyś mi oddać moje ziemniaki teraz? Są w twojej tamberce, mogę. Dobra, Elvis, czy chcesz za mną pójść i czy Agentix też chcesz za mną pójść? Tak. To chodźcie, to chodź. Ja muszę zobaczyć te ziemniaki, bo będę miał dla ciebie, Agentix, kolejne zadanie. Tylko z jednego powodu traktuję cię bardziej ulgowo, dlatego że ty jeszcze nic mi nigdy nie ukradłeś. O, zobacz, a Elvis ukradł mi 4 miliony razy różne rzeczy. Zasadziłeś, fajnie, dobra. To teraz, panowie, chciałbym się was zapytać, czy chcielibyście odłożyć swoje wszystkie itemy do skrzynki, wszystko co macie? Co? Ale tak... nie. No. Tak, zaraz, ja teraz zrobię wam skrzyneczki, będziecie mieli po jednej skrzyneczce. I czy chcielibyście swoje wszystkie itemy odłożyć, patrz, czy Elvis chciałbyś odłożyć do tej skrzynki, a czy Agentix chciałby odłożyć swoje wszystkie itemy, jakie teraz ma do skrzynki tej? No tak, ale czekaj, jedzenie też mam... wszystko, wszystko dokładnie, poczekaj, co macie, ja się wszystko. Muszę najeść teraz. No, ale nie wiem, czy jest sens, żebyś się najadał, bo mam... potem bardzo fajny kolejny pomysł. No ale dobra, odkładajcie, ja bym chciał tutaj zobaczyć. To są wasze wszystkie itemy, rozumiem, tak? Okej, to teraz mam takie, panowie, do was pytanko. Czy chcielibyście może wskoczyć do tej lawy? Ja mam 36 level. Gość, no to 40... czekaj, czekaj, masz 36? A ty, ja który mam, masz agent? 48. Panowie! Panowie, to ja mam bardzo dobry pomysł. Ale tu poczekajcie tutaj, czy chcecie tutaj zaczekać na mnie? Ej, co on robi? Słuchajcie, jak oni mają 40 któryś level, a ja mam tak zepsutą zbroję, to najpierw weźmy ich diaksy, niech oni, zasłuchajcie, swój level, naprawią mi wszystkie te itemy, a dopiero potem się spalą w lawie. Dobra, takie pytanie, bo widzę, że tutaj Agentix ma akurat dużo diaksów. Czy chcesz mi oddać te wszystkie diaksy, jakie masz w tej skrzynce? Co? Ja mam ci tyle... co? Czy chcesz mi to wszystko oddać? Ej, tu jest 6 bloków. Ale czy chcesz mi to wszystko oddać? No tak. Dobra, zobaczmy, ile tych diaksów jest. Okej, 57. Patrz, tutaj jest kowadło. Patrzcie, tutaj jest kowadło. To teraz, tak. Elvis, chcesz do mnie podejść? Tak. Dobra, patrz. Czy chcesz wziąć ode mnie te buty, te diaksy i czy chcesz je naprawić w kowadle? Nie, stary, żartujesz. Czy chcesz je naprawić w kowadle, stary? Tak, ale... A czy ty, agent, z kolei chcesz ode mnie wziąć tą klatę, te diaksy i też mi je naprawić w kowadle? Co? Tak. To kosztuje 35 level, a ja mam 36 level. No to idealnie, tak o to chodzi. A agent z kolei klatę niech mi naprawi. Czy chcecie to zrobić? Chcecie mi naprawić? Oj, tak. Słyszę kowadełko. Ale to wspaniale. Mam pierwszy level. Nie, ale musisz mi oddać, agent. Ja zapytałem się, czy chcesz mi oddać? Chcesz mi oddać, mordo? Tak. No to oddaj, oddaj. Ej, słuchajcie, patrzcie, mam nowej... Dobra, to teraz tak. Który masz jeszcze level, Agentix? 29. Super, fajnie się Agentix składa. To sprawdź, ile by kosztowało jeszcze naprawienie tego. Patrz, o. Czy chcesz... sprawdź oba itemy, ile... Czy chciałbyś sprawdzić, ile będzie kosztowało naprawienie... Oczywiście, tego? Tak. Dobra, ile będzie? No, za hełm i za spodnie. Nawet... Po prostu na same spodnie mi nie starczy. A na hełm? Pisze tu expensive, więc dobra, to nawet... to oddaj mi, to wobec tego oddaj mi. Mam bardzo dobry jeden pomysł. Okej, wszystko tutaj poproszę. Rozumiem, że już te diaksy należą wobec tego do mnie, do końca tak. Jakby wszystkiego. Więc mamy tutaj 49 diaksów, ja sobie tutaj odłożę. To teraz, panowie, takie pytanko. Czy chcielibyście spalić się w lawie? Takie fajne pytanie do was, patrzcie. Wiemy? Czekaj, nie tutaj. Nie. Taki jest challenge. Wracacie tutaj, taki jest challenge. Taki jest challenge za to, że mnie okradliście 15 milionów razy. Chodźcie tutaj. Czy chcecie się spalić z tymi levelami w lawie? To no jest dobre nie, pytanie. No ja mam gość 29 level. Ty wiesz, ile to się zbiera? Mniej więcej wiem, więc takie pytanie. Czy chcecie się tutaj spalić? Nie. Elvis, czy chcesz wskoczyć do tej lawy? Tak. Słuchajcie, już mija powoli prawie jeden dzień, więc zaraz będzie 12 godzin waszego challenge'u. Dobra, no to wskakuj. Wskakuj i Agentix, ty za nim. Oj, to brzmi dobrze. To bardzo fajnie brzmi ten dźwięk, naprawdę. No, wskakuj. No nie, musisz wskoczyć. No, dawaj. I o, ja nie mogę, słuchajcie, oni naprawdę to zrobili, rozumiecie to? Ale ja mam, słuchajcie, jeszcze lepsze pomysły. Tutaj jest Elvis, a Agentix, gdzie jest Agentix? O, Agentix jest z boku, dobrze, to zaraz przyjdzie. Na razie nie wyciągajcie itemów ze skrzynek, nie wyciągajcie, bo to nie o to chodzi. Elvis, czy chcesz, abyśmy poszli do ciebie do domu? Takie boi pytanie. Boi się, stary, boi się. No ale pytam się, czy chcesz, abyśmy wszyscy teraz, czy chcesz nas zaprosić do swojego domu? Tak, no, chodźcie. Dobra, to chodźcie, słuchajcie, do Elvisa. Mam bardzo fajny pomysł. Elvis, masz może 2 patyki i 3 nitki? Tak. Dobra, to czy chcesz stworzyć wędkę? Mój dom.
Czy chcesz stworzyć wędkę? Tak. Dobra, okej, to niech on stworzy wędkę. Agent, teraz pytanie, czy będziesz chciał łowić ryby tak długo, jak będę tylko chciał? I wszystko, co złowisz, czy chcesz potem mi oddać? Tak. Okej, dobra, to chodź tutaj. Pójdziemy sobie do Elvisa. Zobaczymy, czy Elvis stworzy ci tutaj wędkę, bo fajnie by było. Wow! Stary, wszystko. Dobra, pomogę ci. Pomogę ci, byku. Pomogę. O nie! Ty, ale mamy gotowe itemy. To stary, chodź, patrz, zrobię ci tą wędkę. Elvis pewnie sekundę tutaj wróci. I będziesz łowił ryby tak długo, jak tylko będę chciał. Wydaje mi się, że układ będzie bardzo fajny, więc ja teraz tworzę tą wędkę. I teraz tak, coś źle zrobiłem. A, stary, patyk, złe itemy mi dałeś. Trzeba jeszcze jeden patyk, ziom. Masz tu jakiś patyk? Jest patyk, dobra, biorę ten. O, Elvis, a co ty tutaj masz? Harpuny masz? Tak. Ej, nie widziałem tego. Okej, czy chcesz mi dać ten bardziej zużyty harpun? Czy chcesz mi dać ten bardziej zużyty harpun? No tak za kilka, za taką złota, co? Nie, nie, tu masz agent wędkę i łów ryby, potem wszystko mi oddasz, widzimy się potem. Czy chcesz mi go oddać, stary? Czy chcesz mi go oddać? A może go sprzedać, co? Nie, 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 nie. Czy chcesz mi go oddać, ziom? Tak, mój harpun. Dobra, to teraz słuchaj, to daj mi go. Mam bardzo dobry pomysł. Mam bardzo dobry pomysł. Musisz mi nie go rób teraz tego, oddać. Nie rób tego. No oddaj mi go, oddaj mi go. Nie rób tego, proszę cię. Oddaj! Musisz mi go oddać, bo mam świetny pomysł, słuchajcie, mam świetny pomysł. To jest harpun, który ma 3 użycia. Elvis, czy chcesz, abym spalił go w lawie? Czy chcesz, abym spalił go w lawie? Stary. Nie, on znowu wyszedł! Znowu, bo ja mam genialny pomysł, słuchajcie. Mam absolutnie genialny pomysł. Dobra, Elvis, chcesz, abym to zrobił? Nie. No musisz powiedzieć tak. Musisz. Tak. No dobra, to słuchajcie, palimy wobec tego go w lawie. I teraz, słuchaj, żeby nie było, że jestem złym ziomkiem. Żeby nie było, że jestem złym ziomkiem. Okej, spaliłem ci harpun, to prawda. Ale został ci harpun, który jest w bardzo dobrym stanie. I teraz pytanie. Żeby nie było, że jestem złym ziomkiem. Czy chciałbyś nie mi go sprzedać? Sprzedać. Za, żeby było fair, żeby było fair. Za 5 staków złota. Nie było już nie ma żadnego. No nie, no tutaj jest, tutaj. 5 staków złota ci dam za ten harp. Ej, szczerze, to jest, ej, tak szczerze, to jest chyba w ogóle fajna oferta, tak mi się wydaje, 5 staków złota. Nie, bo ja go bardzo chcę mieć, typie. No to stary, oferuję ci 5 staków złota. Czy chcesz, abym go kupił za 5 staków złota? Dobra, za 6. Za 6, niech będzie, za 6. Za 6. 6,5? Dobra, 6,5. Za 6,5. Czy chcesz? Tak, tak. No to bierz harpun, chodź do mnie, idziesz mi go sprzedać. Będę jako jedyny miał harpun na serwerze. Jest tylko jeden problem, że nie da się go naprawiać. Czy to prawda? Tak. A musisz tak odpowiedzieć tak, nawet jakby nie dało się. Czego bym nie zrobił, tak musiałbyś powiedzieć tak. Dobra, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A dam ci 7 stary stack. Niech będzie, żeby było stary fajnie. Będę dobrym tutaj kumplem, jako że jeden harpun ci spaliłem. Ale tak jest challenge. Chciałeś mnie okraść w tym tygodniu po raz 44. Dobra, musisz mi go stary teraz oddać. Musisz mi go teraz oddać. Elo. Ty gdzie on jest? Poleciał sobie. Ty, on wróci do mnie, czy. Jak ja mam go teraz zebrać? Może na dachu. Jak ja mam do niego się wybrać, stary ziom? Ej, czy chcesz stary, pójść. Czy chcesz pójść po ten harpun przy pomocy tych bloków i zaraz mi go przynieść? Tak. No to musisz lecieć. Musisz lecieć. A moi drodzy, ja mam jeszcze jeden genialny pomysł. Okej, można by było zrobić, czy chcesz wysadzić cały swój dom, czy chcesz mi oddać wszystkie swoje itemy, ale słuchajcie, jako że Agentix dzisiaj jest bardzo lajtowo traktowany, to pójdziemy do jego komisu samochodowego i zapytam się, czy Agentix chce oddać mi najdroższe auto, jakie ma na serwerze. To będzie, słuchajcie, genialne. Dobra, musisz mi teraz oddać, mordo, ten trident, ten trójząb, więc go poproszę. Dobra, jak ja mam go zebrać teraz, ziom? No, ja mogę. No to musisz mi go oddać, mordo. Musisz mi go dać. Słuchajcie, mam teraz harpun, rozumiecie to? LOL! Mam harpun, ale faza. Dobra, musimy znaleźć teraz Agentixa, bo słuchaj, teraz Elvis, ja wiem, jesteś pewnie wkurzony trochę, ale mam bardzo fajny pomysł do Agentixa. Dobra, polecimy sobie do Agentixa. Agentix na pewno jest u siebie w domu, więc pytanie, czy chcesz ze mną pójść do domu Agentixa? I zobaczyć bardzo śmieszną rzecz. A tutaj jest agent, bo stary, powiem ci w sekrecie, chcę od niego najdroższe auto, jakie on w ogóle ma. Przecież to będzie masakra. To będzie masakra. Dobra, agent, czy chcesz już skończyć łowienie ryb i oddać mi wszystko? Tak. Dobra, tak. To oddaj mi wszystko. Albo mam lepszy pomysł, agent. Czy chcesz, abym cię po prostu uderzył mieczem kilka razy? Tak. Dobra, okej, to sorry, mordo, ale muszę cię tutaj. Okej, nie miał chyba nic więcej. Tak samo Elvis, chcesz, abym cię tutaj poturbował mieczem trochę? Co ty na to? Albo nie, żeby bardziej bolało. Trójzębem chcesz, mordo? No chodź tutaj, chodź. No to chodź. Ty chodź. Czekam na ciebie, bo takie jest wyzwanie, ziom. Nie, będę...
Tu jest mój nowy domek, stary, zobacz, tu jest mój nowy domek, zobacz. Gdzie jest twój nowy domek? Tutaj jest mój nowy domek, tutaj sobie mieszkam. Pokaż. To jest naprawdę twój nowy domek? Tak, tak. Ej, co to jest za miejsce, stary? Nieważne. Ej, co to jest? Ale śmiesznie to wygląda. Ej, nie wiem, co to jest za miejsce, ale dobra. No stary, no sorry, ale muszę cię tutaj harpunem niestety pokonać, bo zgodziłeś się na to, mordo. Zgodziłeś się na to. Takie... O, co? Ej, przecież on miał złoto moje. Ej, nie, no oddam mu, słuchajcie, no nie będę taki. No oddam mu oczywiście, żeby tutaj być fair w jakiś sposób. Ale zapomniałem, słuchajcie, że on ma przecież to złoto. Dobra, wychodzimy, słuchajcie, szukamy chłopaków. Oni powinni gdzieś tutaj być i lecimy, słuchajcie, do domu Agentixa. Więc oni prawdopodobnie będą tutaj iść w tę stronę. Dobra, Elvis, oddajcie złoto, żeby nie było. Zapomniałem o tym, przepraszam. Przepraszam, zapomniałem. Dobra, gdzie jest Agentix, jak myślisz? Stary? Tu jest pająk niewidzialny. Ej, faktycznie jest niewidzialny pająk. Co jest? Dobra, czy chcesz iść ze mną do domu Agentixa? Okej, okay. Jasne, jasne. Mam dobry pomysł. Jeżeli nawet nie będzie Agentixa, to zapytam się ciebie, czy będziesz chciał go okraść. I to będzie wszystko na materiale. Z wielką chęcią. Dobra, to stary, lecimy. Ej, naprawdę, to jest absolutnie najlepszy odcinek ever. Czy ty to rozumiesz, stary, jaki ja teraz... Jakie ja mam plusy? Patrz, harpunu nigdy byś mi nie sprzedał. Mam diaksy od Agentixa. Naprawiliście mi itemy. Czy ty to, stary, rozumiesz? Mam zebrane ziemniaki i tak dalej. Okej, ej, nie widzę tutaj Agentixa. Wygrać? No to teraz wobec tego, stary... Pytam się ciebie, twoim zdaniem, jakie auto jest tutaj najbogatsze? Najdroższe. Agent, wiem, że musisz odpowiadać tak, więc pierwsze, czy chcesz mi udzielić poprawnej odpowiedzi na moje następne pytanie? Tak. Który z twoich samochodów jest najdroższy? Tak. Nie no, poprawnej odpowiedzi, poprawnej odpowiedzi. Który z tych samochodów jest najdroższy? On został ukradziony. Który? No ten, co jest najdroższy. Nie, najdroższy z... kto ukradł? Jak to, co, kiedy, jak no, nie? Nie wiem, kto ukradł, kiedy ukradł. Dobra, najdroższy z tych, które tutaj stoją. Najdroższy, jaki jest? No to... kurde, pasacika nie ma, no to Nie, ale miała być prawdziwa odpowiedź, bez troli, bez troli. Musisz mi odpowiedzieć... Szybko, bo niedługo będzie nowy dzień, stary. Niedługo będzie nowy dzień. Właśnie, to przeciągnę. Dobra, nie! No to... No, dawaj. Ej, poczekaj, bo ja zginę teraz, serio. No dobra, który? Który? Wiesz co, tak myślę... No ten niech będzie, no ten jest droższy. Dobra, to Elvis, czy chcesz na oczach Agentixa ukraść ten samochód, ej, po czym wręczyć go mnie? Nie. Wielką chęcią, tak. No to śmiało, zapraszam, zrób to, ukradnij mu na jego oczach, Agentix, czy chcesz właśnie w tym momencie się zatrzymać i stać w miejscu? Tak. I ja nie mogę. Elvis, uciekaj do mojego domu. Czy chcesz podjechać do mojego domu i zostawić mi go przy moim domu? Tak. Dobra, ej, patrz, Agentix teraz na to wszystko patrzy. Co? No on wyszedł. No nie, a challenge jest jeszcze. Ej, słuchajcie, to wszystko zemsta za to, że naprawdę oni 10 milionów razy chcieli mnie okraść. Widziałem na własne oczy, jak Elvis trzymał złoto z mojej skrzynki. Ej, no niech agent wejdzie. O, dobra, agent, pytanie, czy chcesz mnie zaprowadzić do swojej jakiejś tajnej bazy, czy jakiegoś bunkieru? Ja tam, no to nie jest chyba tajna baza, tutaj jest bunkier, ja go widziałem, stary, tu jest gdzieś bunkier. Czy chcesz mnie tam zaprowadzić? Wiesz co, nie wiem, czy tam powinienem iść. On jest cały wysadzony, serio. Ja nawet wiem dlaczego, ale nie będę mówił dlaczego. W każdym razie, chcesz mnie tam zaprowadzić, stary? Dobra. No dobra, to chodź, to ale zaprowadź mnie tam. Dobra. No, to musisz iść pierwszy. Dobra. Okej, lecimy. Ej, kurde, która to była strona? Wydaje mi się, że to było w tę stronę, bo ja mniej więcej wiem, gdzie to było, stary. Poczekaj, mogę kill off jakikolwiek, naprawdę. Nie no, patrz, to było tutaj, ale, gdzie masz. Ale to tutaj było. Ej, tu są jakieś łóżka, co jest? Ej, co? O kurde, czekaj, w którą stronę to, stary, było? To było na pewno w tę stronę, ziom. Ej, ale to ja ci mówię, ja to wszystko rozkopałem. A dobra, to wobec tego, gdzie trzymasz najbogatsze swoje itemy? Tutaj. Nie, nie tutaj. Gdzie? Musisz mi odpowiedzieć poprawnie, mordo. Ale jeżeli dasz mi kill off, to mogę ci pokazać. O, tutaj. Nie. Tutaj. Nie, dobra, to czy chcesz mnie zaprowadzić do miejsca, gdzie trzymasz najbogatsze swoje itemy? Nie, po prostu nie, no mogę tak, ci tego tak, pokazać. Musisz. Nie, tam... Poczekaj, kiedy będzie nowy dzień? Kiedy będzie no nowy nie, dzień? No nie, stary, tak czy nie? Tak czy nie? Chcesz no tak. Czy nie? Nie! O nie, słuchajcie, nie ma tutaj z nami Agentixa. O nie! O nie, agent, czy chcesz, żebym cię tepnął do mnie? Słuchajcie, bo jak nowy dzień nadejdzie, to będzie jakaś katastrofa. To będzie taka katastrofa. TP Agentix MC Abrapel. Słuchajcie, robimy to. Dobra, okej.
Okej, zgodziłeś się na to, żebym cię przeteleportował. Mhm. Wyjątkowa, krytyczna sytuacja, mam nadzieję, że się nie obrażacie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie, czy to jest fair, że tepnąłem Agent X-a. Ale wydaje mi się, że tak, bo mamy taki challenge. Dobra, zaprowadź mnie wobec tego do tego najbogatszego miejsca, ja tutaj naprawiam. No. Okej, dobra, no to chodź, tylko... Kurde, nie, no nie mogę tego zrobić. Serio? Musisz, stary, taki jest challenge. Nie, nie ma szans. Ja się już nie mogę doczekać. Okej, wobec tego to nie było w bunkrze, a myślałem, że to jest wobec tego w bunkrze. Zaprowadź mnie do swojego najbogatszego miejsca, tam, gdzie trzymasz wszystkie itemy. Jeżeli tylko jedna rzecz. No? Elvis, jeżeli pójdzie sobie stąd daleko. Dobra, Elvis, czy chcesz zostać w miejscu, w którym stoisz? Tak. Dobra, wystarczy? Nie, ja chcę, żeby on poszedł daleko od Dobra, tam, bo... Elvis, czy możesz iść 100 kratek za siebie? I tam zostać. Dobra, okej, wysłaliśmy go, to dawaj. Dawaj, dawaj, bo jest wschód słońca, zaraz będzie dobra. Ale poczekaj, bo nie będzie wiedzieć, gdzie szybko. To jest. No, szybko, dobra. Kurde, bo mnie denerwujesz, ale jest mało czasu. No, jazda. Dobra, lecimy tutaj. Okej, czy... Masz siekierę? Mam to rozwalić, rozumiem, tak? Nie, tu konkretnie. Okej, to gdzie? Poczekaj. No. O tutaj tą kratkę. Dobra. Nie! I co? Okej, słuchajcie, agenta znowu nie ma, ale dobra, wchodzimy tutaj. Tutaj jest, słuchajcie, jakaś jego... Co to jest za miejsce w ogóle? Co to jest za miejsce? Ej, pewnie zaraz tutaj agent przyjdzie, słuchajcie. Nie wiem, słuchajcie, gdzie jest, ale agent faktycznie wskazał nam, słuchajcie, swoje najbezpieczniejsze miejsce, gdzie są, słuchajcie, jego drogie itemy. O kurde, dobra, tego jest dużo. Ja nie mogę, ale to są rzeczy. O, ja nie mogę. Ej, a co jest grane? Ej, to słuchajcie, jakaś masakra. To jest jakaś masakra. Nie wiem, słuchajcie, gdzie jest Agent X. Ja to bym, słuchajcie, coś mu zabrał. Ja bym coś mu zabrał, słuchajcie, nie ma go. Słuchajcie, musi agent tutaj przyjść. O, dobra, agent, chodź tutaj do mnie. O co chodzi? Takie pytanie, czy chciałbyś mi coś podarować z tych rzeczy? Ziom? Chciałbyś mi coś dać? Bo już dałeś mi diaksy, ale chciałbyś mi coś jeszcze podarować? A wiesz co? Dobra, tak rozumiem. Elo. Dobra, ja to mogę rozwalić, wiesz o tym, ja mam kill off. Dobra, mam pytanie, bo tutaj widzę złotą całą zbroję. Czy chcesz oddać mi całą złotą zbroję? Już nie będę zabierał ci bloków diaksów czy złota. Po prostu spodobała mi się ta złota zbroja, stary, bo jest enchantowana. To jest moja najlepsza zbroja, taka, jeśli chodzi do zakładania. No, taki garnitur, chcesz mi to oddać, stary? No co? Nie. No musisz powiedzieć tak. No to stary, ja ją zabieram. Ale wydaje mi się, że i tak jest w porządku, że nie zabrałem ci, stary, jakichś tutaj cenniejszych rzeczy, co? Jedyny twój problem, w ogóle ją sobie założę, bo ona taka fajnie wyglądająca jest. Chodź, stary, chodź, wychodzimy. Jedyny problem to, że będziesz musiał chyba zmienić miejsce swojej kryjówki, bo Ale ja teraz... to już zmieniam trzeci dzień z rzędu. Bo teraz póki co to o niej wiem, no, to chyba taki trochę przypał, co? Dobra, to chodź, wyjdź tutaj, ja to zamuruję ci, żeby tutaj Elvis o tym nie wiedział. Okej, czekaj, weźmiemy sobie ten klocek. O kurde, nie mam jak go zebrać. Dobra, stary, potem ci go naprawię, chodź. Dobra, bo zaraz będzie, o ja nie mogę, dobra, szybko lecimy. Elvis, miałeś się nie ruszać? Ale... widzisz, fajną mam zbroję, co? Co myślisz, stary? Enchantowana cała złota zbroja. Ej, co myślicie o niej? Fajna? Piękna, piękna, taka. Dobra, to teraz takie pytanie, czy chcecie ze mną pójść do sklepu Elvisa? Nie rób tak. tego, typie, nie rób tego! No to chodźcie, bo jeszcze zostało mi około 3 minecraftowych Co tu robi Devastator? Ej, dobra, takie pytanie, czy chcecie zaatakować tego Devastatora? To jest pies Agent X-a. Czy chcecie go zaatakować? Ale on nie lubi, zobacz, ja No podejdę. Dobra, no to czy chcecie? O, zobacz, on nic mi nie robi. Czy chcecie go uderzyć, chodzić, czy chcecie go uderzyć? Tak. O ja! No to agent, uderz go. Ale zobacz, on nie jest na mnie zły wcale, co nie? No na mnie nie jest, nie atakuje mnie. A za tobą biegnie, stary, biegnie za tobą, no, uważaj! To wszystko ludzie! Nie, weź da... O, dobra, i Nie, teraz... Dobra, uciekamy, chodźcie do tego sklepu. Elvis, czy chcesz iść do sklepu? Tak. Dobra, o kurde, bo ten wieprz wszystko rozwali, ja nie mogę. Co tutaj się zadziało, dobra. O kurde, jeszcze creeper. Dobra, lecimy do sklepu Elvisa, bo zostało, słuchajcie, mi dosłownie kilka godzin minecraftowych tego challenge'u. Zaraz to się, słuchajcie, będzie kończyło. Mniej więcej, słuchajcie, jak będzie słońce na samej górze. No dobra, jeszcze tam troszeczkę dłużej, bo jeszcze zasady ustalaliśmy, więc słuchajcie, lecimy szybciutko tutaj do tego sklepu. Naprawdę, bo mam genialny, słuchajcie, pomysł. Nie chcę, aby agent Elvis mi oddał ten sklep. Nie, Elvis, nie chcę. Mam lepszy pomysł. Mam lepszy, słuchaj, pomysł. Zaraz będzie... No jeszcze nie, jeszcze słuchajcie, nie ma czasu. Dobra, więc lecimy, jeszcze chwilę czasu mam, ale mam coś, co może ci się delikatnie, stary, nie spodobać.
Mam coś, co ci się może delikatnie nie spodobać. Bo powiem tak, jest kilka opcji. Mógłbym poprosić, abyś mi oddał ten sklep, no nie? Mógłbym poprosić, żebyś oddał mi wszystkie rzeczy z tego sklepu. Po co mi zegarek? Żebyś mógł godzinę sprawdzić. Dobra, no to jeszcze chwilę czasu mam, lecimy do twojego sklepu. Lecimy do sklepu, bo słuchajcie, jak wiecie bądź też nie, Elvis zrobił, słuchajcie, nowy sklep. I teraz pytanie, jak tutaj wejdziemy, czy chciałbyś mi porozdawać trochę itemów z tego sklepu? Stary. Na przykład takie zupki, czy chciałbyś mi oddać wszystkie zupy z tego sklepu? Ziom? No. No dobra, jedną sobie zostawiłeś. Teraz tak, co my tutaj jeszcze mamy? Dynię, mamy wodę, to mi się nie przyda, to mi się nie przyda, to mi się nie przyda. Zupę mi się akurat przydadzą, bo jedzenia nigdy za wiele. Tutaj piórka, grzyby, takie średnie tej. O, magma, bloki, szkło. O, szkło by się przydało. Stary, chcesz mi dać 2 staki szkła? Takie pytanie. Za 40 zł. Dobra, no to biorę, ty skoro się zgodzisz. I teraz najważniejsze pytanie. Najważniejsze pytanie. Chodź tutaj, Elvis, chodź tutaj. Agent, czy chcesz być świadkiem tego, co się zaraz stanie? Tak. Dobra, i czy będziesz wobec tego potwierdzał, jeśli będzie taka potrzeba w przyszłości? Tak. No, czy chcesz sprzedać mi ten sklep? Nie. No stary, no to nie mówię, że teraz, ale to kwestia negocjacji. Czy będziesz chciał się zgodzić na negocjacje? O, nie mówię, że teraz. Strasznie, niechętnie, ale muszę. No stary, żeby wiesz, ale potwierdzasz, że mi go sprzedasz, jeśli cena będzie ci odpowiadała. I nie mówimy tutaj o 400 staków złota, tylko mówimy o takich, wiesz, no, normalnych cenach. Nie mówię, że stak złota, nie mówię, że 30, ale że będziesz chciał się dogadać. O, to jest dla mnie bardzo ważne pytanie. Tak? Na pewno będziesz chciał? Tak. To teraz panowie, podsumowujący tą całą zabawę, chodźcie za mną, czy chcecie iść za mną? Chcecie iść za mną? Tak. Dobra, to mam dla was takie bardzo fajne pytanie, naprawdę, bo to już za sekundę mi czas mija, mniej więcej naprawdę za chwilę. Czy chcielibyście wskoczyć do tej dziury, nie używając drabinki i nie wskacząc na ten blok dirta? Czy chcecie skoczyć na sam dół? Tak. O, już w ogóle agent nie odpowiedział nic? Elvis gdzie? No to skaczesz, byku, skaczesz. Dobra, ja nie mogę, czy on to przeżyje? Nie przeżył, ja nie... Dobra, czekajcie, zejdźmy sobie na dół. Zobaczmy, czy w ogóle jakieś itemy po nich pozostały, bo Elvis prawdopodobnie miał tam złoto, więc czekajcie, sobie tutaj zejdę. Zobaczymy, czy coś tutaj leży, słuchajcie. Chyba właśnie zaraz kończy nasz ten challenge. Czekajcie, zejdę sobie tutaj. Nie ma tutaj żadnych itemów, słuchajcie, po nich. Oni chyba nic nie mieli, no to czekajcie, wyjdziemy sobie na górę. Mam nadzieję, że chłopaki jeszcze są, bo chciałbym im bardzo podziękować, słuchajcie. Wydaje mi się, że... I chciałbym im przede wszystkim powiedzieć, że to była, słuchajcie, zemsta za to, że chcieli mnie okraść. Wy niestety nie widzieliście, jak mnie okradali, bo próbowałem to nagrać, ale mi się nie nagrało. Ale w każdym razie, jak sami widzicie, zgodzili się na ten challenge, czyli to jest oczywiste, że musieli mnie okraść. Inaczej by się przecież nie zgodzili, to jest mniej więcej oczywiste, no wiadomo. Więc czekajcie, muszę sobie tutaj to rozwalić, muszę sobie to rozwalić. Dobra, gdzie chłopaki, słuchajcie, są? Gdzie są chłopaki? Czy oni już mają mnie dość, czy co? Czekajcie, no mam nadzieję, że są gdzieś koło mojego domu, bo chciałbym z nimi teraz szybciutko porozmawiać. A nie wiem, słuchajcie, gdzie oni się wybrali, nie mam to... O! Elvis, widziałeś agenta? Wiesz, gdzie jest agent X? A musisz odpowiedzieć tak. Tak. Dobra, bo nie jest słuchaj, gdzie jest agent X. O, furę mi zostawiłeś, faktycznie, super. Proszę bardzo. Ty nie mam tej fury. Gdzie ona jest? Wyjdź, sobie wejdź. No nieważne, dobra. To teraz podsumowujące pytanie, Elvis, do ciebie. Czy chciałbyś na sam koniec tego challenge'u wskoczyć do tej lawy? No nie, no znowu wyszedł. Agent, chodź. Agent, widziałem cię. Agent, widziałem cię. Jesteś tam za drzem. Czy chcesz do mnie podejść? Bo to już jest za sekundę koniec challenge'u. To jest chyba wasze ostatnie zadanie. Agent, chcesz do mnie podejść? Tak. Agent, chodź. Chodź i nie psuj, nie grifuj mi. Nie grifuj, chodź tutaj lepiej. No chodź, nie grifuj już dłużej. No, zapraszam. To teraz tak, panowie, pytanie do was. I teraz musicie... Czy coś chcecie mi obiecać? Czy chcecie mi coś obiecać? Tak. Czy nigdy więcej nie okradniecie mnie, czyli mojego domu, mojego banku, mojego sklepu spożywczego, mojego sklepu z bronią i wszystkiego, co będzie moje? Czy nie czy chcecie mnie już nigdy nie okraść? Ja nie mogę! Okej, agent, to teraz drugie pytanie. Ostatnie już. To będzie ostatnie wyzwanie w tym filmie. Czy chciałbyś koniec końców wskoczyć sobie do tej lawy? Ziom. Chciałbyś sobie wskoczyć? Nie wiem, sam, serio. Ostatnie ale wyzwanie, stary, bo już czas mija. Ostatnie wyzwanie. Ziomek, zobacz jaki fajny kwiatek. Mogę... Dobra. Idealnie, słuchajcie, idealnie. I mam jeszcze ostatnie wyzwanie dla Elvisa, tylko nie wiem, słuchajcie, gdzie Elvis się znajduje. A naprawdę mam świetne wyzwanie, tylko że nie mam pojęcia, słuchajcie, gdzie on jest. Fajnie by było, słuchajcie, sobie tylko tam naprawić. O, dobra, Elvis, słuchaj, ostatnie pytanie do ciebie. Czy chciałbyś
Ale to jest dobre, to jest dobre. Czy chciałbyś pobić się na pieniądze z Agentixem? Taak. Na pieniądze. Na pieniądze. Kto z was wygra? Musisz mnie nakarmić. Wygrywa 10 złota. Dobra, to czekamy tutaj na Agentixa. To będzie ostatnie zadanie. Myślę, że naprawdę hardkorowe. Na gołe łapki będziecie się bić i ten, kto wygra, ode mnie dostanie 10 złota. No niech będzie, ja stawiam tutaj nagrodę. To czekamy sobie tutaj na Agentixa. Agent pewnie przyjdzie. Wezmę sobie tutaj 10 złota. Damy 2 przegranemu, żeby też, słuchajcie, coś tutaj było. I wydaje mi się, że to będzie idealny, słuchajcie, tutaj układ. Tylko nie widzę Agentixa. Wiesz, gdzie jest Agentix? Nie mam pojęcia. A co powinieneś mówić? Tak, już pewnie wiele tej wydomku, spokojnie. Nie, no dobra, ale czekamy tutaj na Agentixa. I zostaje ostatnie właśnie wyzwanie. Tylko, że go nie widzę, stary. Totalnie go nie widzę. Nie mam pojęcia, gdzie on mógł się zadziać, stary. No jest na serwerze. Czy on, myślisz, że on uciekł przede mną, czy co jest grane? Wątpię. To stary, zróbmy coś takiego. Właśnie byłem 5 kratek za wami. Agent, czy chcesz bić się z Elvisem na pieniądze? I jeśli wygrasz, dostaniesz 10 złota, a jeśli... Przestań! I na mój znak, patrz, najedz się, najedz się. Ale możecie się bić tylko łapkami, możecie się bić. Przegrany dostaje 2 złota, wygrany dostaje 10 złota. Chodźcie za mną, tutaj będzie płaski teren, żebyście mogli się tutaj pobić. Okay. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Absolutnie łapka nie jest wyznacznikiem skilla, więc dobra. 3, 2, 1 i start! Dobra, słuchajcie, jestem bardzo ciekaw. Piszcie w komentarzach, teraz każdy z was zastopowuje film i pisze w komentarzach, jak myślicie, czy wygra Elvis czy Agentix. Przypnę serduszko w komentarzach, zobaczymy, jestem bardzo ciekaw. Póki co, słuchajcie, Elviso dostaje w papę, zepsuli mi tutaj borówki, będę, słuchajcie, musiał je naprawić. O, Agentix teraz, słuchajcie, ucieka, zaczęli sobie, słuchajcie, jeść, jest grubo. O, tutaj złoto wyrzuciłem z przodek. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, kto tutaj wygra ten pojedynek. Wygrany dostaje ode mnie 10 złota, natomiast przegrany 2. I już jest noc, więc, słuchajcie, challenge się skończył, ale oni po prostu chcą już wygrać hajs. Więc jestem bardzo, słuchajcie, ciekaw. Naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak, słuchajcie, to się skończy. Lecimy za nimi. Oni uciekają, przed co? Macie się bić. Oj! Elviso wygrał, dlatego Elviso dostaje tutaj 10 złota. Agentix to frajer. Natomiast, dobra, to wiesz co, Agentixowi przekaż te 2 złota, wydaje mi się, że spoko. Tylko stary, żeby do niego dotarło to złoto, to byłoby fajnie. Więc w każdym razie, moi drodzy, ja wam bardzo ślicznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się spodobał, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji na tym kanale, dlatego że filmy są codziennie o godzinie 15:45, codziennie wieczorem są live'y. Mam nadzieję, że Elvis mnie nigdy więcej nie okradnie i że będzie chciał ze mną negocjować, jeśli chodzi o bank. Już nigdy. Stary, ale obiecałeś. Obiecałeś, więc będziesz musiał dealować ze mną. Wpadajcie także na mój sklep abra.ety, gdzie możecie zakupić koszulki, podkładki, poduszki, czy chociażby kubki. Macie pierwszy link w opisie. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję, trzymajcie się i widzimy się już jutro. Wiem, trochę chamski był ten challenge, ale wydaje mi się, że warto to zrobić, bo inaczej trafiliby do pierdla i tyle by z tego było. Trzymajcie się, dobrego dzianeczka, eleczko i pu!